Siema, witam. Dzisiaj wam pokażę mój build, którym grałem ostatnio na streamach, którym gram sobie od początku sezonu i który uważam za w miarę skończony. No bo dzisiaj mamy już wtorek, w piątek startuje Liga w POE, więc już raczej nie będę grał tym buildem. Raczej już go nie będę kończył. Jak dla mnie to do wymiany są dwa albo ewentualnie trzy itemy, ale to zaraz. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. footballteam.pl. Czekamy na Ciebie. Najpierw zobaczmy sobie, jak wygląda ten build. Z czym sobie ten build radzi? Na aktualnych itemach i z aktualnym moim levelem mam level 54. Radzę sobie, zależnie od tego, jaka jest mapa, jak bardzo jest zboostowane HP potworów i który to jest akt, to Hell 4-5. Jeżeli tutaj mamy w pierwszych dwóch, trzech, może nawet aktach zboostowaną mapkę i HP potworów nie jest plus 200% na przykład, to dam radę sobie na Helu 5 całkiem fajnie czyścić. Dalej to już muszę zejść na Hel 4, a jeżeli jest w ostatnim akcie aż, to czasami nawet na Hel 3 muszę zejść. Ale no, są dwa itemy ważne do zmiany, czyli broń oraz zbroja. A jak to działa? Działa to tak, że mój główny skill to Sandgash. Biegnę sobie po prostu i go spamuję. Dodatkowo pod Q mam tornado, dzięki którym po prostu przyciągam sobie wszystko. O, i tak to działa. Przyciągam sobie, cyk, Sandgash i wszystko pada, lecę dalej. Dodatkowo mam jeszcze potki na Vitality, na Expa oraz na Damage. Więc sobie przyciągam, klikam potki, cyk i wszystko pada. Idzie całkiem spoko, nie wiem jak to są mody. Monster Movement Speed, Monster Life zwiększone o 130%. No i tak sobie tutaj działam. Ja mam oczywiście capacity zmniejszone. Mega problem jest na bossach z tym skillem, dlatego że bardzo mało widać. Nie widać, ciężko zauważyć mechaniki bossów. Ale dobra, tak działa build. Przejdźmy sobie do miasta, no spokojnie. Przejdziemy sobie do pierwszego miasta. I tak, jeżeli chodzi o przedmioty, to aktualnie mam Divinity Rune Warda, który daje all skille, damage, mana stolen i tak dalej, cold skill, damage, wszystko jest. Oczywiście chyba tym Celestial Mightem, tak, konwertowane wszystko jest do arcane damage'u, czyli ten cold damage jest konwertowany do arcana, ale to chyba musi być flat, więc to chyba tak nie działa. W każdym razie to Divinity docelowo, o czekajcie, może pójdę do aktu trzeciego na Auction House i tam wam pokażę. Docelowo ma być zmieniony na Dawnbringera. Dawnbringer. To oczywiście jest dosyć droga broń, bo kosztuje 25 milionów. A z czterem, z jednym soketem, a z czterema soketami nawet nie ma, ale były po 50 milionów. Więc docelowo chcę mieć Dawnbringera, jeżeli chodzi o broń. Tylko że no to już jest taki endgame, to już jest maksowanie postaci. Jeżeli chodzi o zbroję, to mam Enigmę z augmentem Sandgash, level 2. All skill, teleport, wiadomo, movement speed i tak dalej. Docelowo tą zbroję chcemy zmienić na Gem King Garb. Na to chcę zmienić docelowo.
taka zbroja kosztuje, tu są popsute, tu są słabe, taka zbroja, bo w tej zbroi chodzi o to, że chcemy mieć arcane skille plus do arcane skilli i tutaj mamy taką zbroję plus 6 do arcane skilli oraz augment sandgash level 6, czyli idealny, idealna zbrojka kosztuje 41 milionów, także jest trochę tego. I musimy zmienić też hełm, bo jak wywalimy Enigmę, to nie mamy teleportu, ten teleport się mega przydaje, ja uwielbiam teleport. I jak sobie wywalimy tą Enigmę, to hełm Sight of the Gods. Dlatego, że on ma tutaj teleport. Daje dwa skille, teleport, oczywiście zwiększa też damage, ten hełm nie jest aż taki drogi. No wiadomo, chyba że chcemy mieć, bo to zależnie od rolek plus ile skilli daje, nie? Plus 3 skille 2 miliony, o, może nawet taniej trochę, a plus 2 są dużo tańsze. Więc jeżeli, tyle jeżeli chodzi o broń, zbroję oraz hełm, aktualnie używam Witch's Brimmed Hat, który daje 3 old skille, arcane damage. Pendant of Eternity. On daje cedeki, magic skill damage, castrate, co jest, castrate jest mega ważne na tym buildzie, bo on dużo daje. Tarcza oczywiście Celestial's Authority, to nam daje arcane damage, no i oczywiście tutaj, że all elemental skill damage jest konwertowany na arcane. Jeżeli chodzi o rękawiczki, to Wisdom's Hold, dwa razy Kodo Winding Band. Plus 1 do skilli i oczywiście tutaj mamy po 200 HP-ków i movement speed, bo też dużo bazujemy na movement speedzie. Ten movement speed jest całkiem fajny, dlatego też buty Windwalker Step, tutaj mamy 92% movement speeda. A naszyjnik aktualnie mam Monkey Skin Belt, nie mogę go wymienić, bo wtedy resy stracę, on daje bardzo dużo resu, 75 cola, 75 fire'a. Resy mam skapowane na fulla, dlatego że mam jeszcze tutaj umy wrzucone, które mi dają resy w zbrojkę. No i wygląda to tak, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o przedmioty. Tutaj jeszcze mam Monkey King Bar na Movement Speed Attack Damage. Drzewko na Vitality i Magic Bind, mushroomy na all atrybuty, kiełbaska na life i manę. Głównie chodzi o life. Mana tam średnia jest potrzebna, nie? Jeżeli chodzi o reliki, to mam Anubis Ankh Charm na HP-ki, dwa razy HP, flat i procentówka oraz replenish life. Jack's Pumpkin Spice. Znowu mamy Vitality i Explosion Area of Effect Increase, czyli naszego głównego skilla. Tutaj mamy Loaded Dice, plus 2 do all skilli i Lightning Skill Damage. Nie wiem, czy to się konwertuje, czy nie. W każdym razie to wydropiłem, dlatego to mam. Tutaj mamy Armor i Life, Hardened Steel Defender. Tutaj mamy Full Grind, plus 2 do all skilli, Magic Skill Damage, All Resy. Oraz Arcane Pumpkin, czyli Arcane plus Arcane Skill, Arcane Skill Damage, procentówka, flat i Arcane Resy. Tu jeszcze można coś wrzucić, jakiś jeden charm. Jeszcze nie myślałem nad tym co. Możecie sobie pokombinować z tym charmem. No i w zasadzie... Aha, jeszcze levele. Jeżeli chodzi o levele, to ja sobie poleciałem tutaj lewą stroną. Czemu lewą? Bo tu jest dużo Vitality i Dexa. Tutaj poleciałem Arcane Skill Damage, Magic Skill Damage. Zresztą Magic Skill Damage myślę, że można by było wywalić. Na prawo poleciałem w siłę i Damage. Plus do góry Dex i Defense Target Ignored. Tutaj dałem sobie Glyph of Echo, który zwiększa damage, co 30 sekund kastuje nam ability, gdzie bije zwiększony damage o 16% i każde zabicie mobka redukuje ten cooldown o pół sekundy. Czyli tak naprawdę jak bijemy duże grupy mobów, to co chwilę kastuje nam to. I to, tu oczywiście
przydałoby się dodać trochę więcej inta. Tutaj jest jeszcze int, bo wtedy jest większy damage, tak? Później przyszedłem tu do góry, do góry, do góry. Tu mamy Glyph of Avarice. Te glyfy możecie oczywiście zmienić. Tutaj jest pod Magic Finda i Golda. Poleciałem tutaj do góry pod All Skill'e. Jak chcecie, możecie iść po tego expa. Wcześniej miałem Magic Finda, ale stwierdziłem, że szkoda trochę punktów na tego Magic Finda. I poszedłem tutaj w lewo. Tutaj poszedłem pod Cedeki, pod Dexterity i Crit Strike Damage. Tutaj teraz miałem zamiar iść pod Armor i później od tego odbić po kolejnego Heroic Lorda na lewo. No i docelowo, jakbym wbił tutaj ten level tego Heroic Node'a, to bym poszedł na prawo po kolejnego Heroic Node'a, ale to już jest mega wysoki level do wbicia. Jakby ktoś chciał, nie? To oczywiście wszystko do przerobienia, jak tam chcecie. Ja wbiłem 54 level, więcej raczej nie będę wbijał. No i w zasadzie to by było chyba tyle. O, oczywiście pod E jeszcze używam tego typeka z Enigmy. Pyk. Ten typek jest mega fajny, bo mi się osobiście te mapy w tej grze nie podobają, tak jak one są zrobione, bo bardzo często się blokowałem na czymś, na ścianach. Tepek oczywiście to eliminuje, bo się tepa miałem wywalone. Tak na dobrą sprawę. No i co, chyba tyle. Aha, jeszcze skille. Skille. Jeżeli chodzi o skille, to tutaj Sand Carver 1 punkcik, Tremors 1, Mystic Sand 1. Tu ewentualnie można było zjechać z jakiegoś tego skilla i wrzucić tutaj więcej podcast rate'a większego. I tak, tutaj mam pod Arcane Damage wrzucone 14 punktów. Sand and to coś tam. Cloud of Sand mam 3 punkty. Nie wiem po co to jest w ogóle, musiałbym to zrestować. No i oczywiście Sand Gash 20 punktów, to jest main skill. 20 punktów do Aury, 20 punktów do Tornada i 20 punktów do Vortexa, dlatego że Vortex boostuje damage Sandgasha. Więc dlatego tak jest. Oczywiście Sandgash jako specialty i w prawym drzewku pod nic nie poszedłem. To jest głównie build pod tego właśnie tutaj Sandgasha, gdzie walimy AOE. No i w zasadzie tyle. No, także do zobaczenia na streamach i do następnego, co mi się nawet sprzedało. O, elo.